Proces nabycia sztabki złota przez klienta jest procesem z jednej strony bardzo prostym, z drugiej strony delikatnie skomplikowanym, jeśli chodzi o rolę dostawcy. Klient w momencie, gdy chce zakupić sztabkę, przychodzi do swojego dystrybutora, składa zamówienie, sztabka w tym momencie jest mu sprzedawana bądź zamawiana w zależności od sytuacji, na jakiego rodzaju zakup się zdecydował. Od strony dostawcy wygląda to troszkę inaczej. Dostawca zamawia złoto, które zazwyczaj jest wydobywane albo pochodzi bezpośrednio z kopalni, przechodzi przez rafinerię, jest produkowana sztabka, która potem w sposób maksymalnie bezpieczny musi trafić do dystrybutora, żeby on mógł wydać tą sztabkę klientowi. Sztabka wyprodukowana przez producenta musi zostać dostarczona do dystrybutora, żeby mogła zostać wydana klientowi. I sztabka musi zostać przewieziona w sposób bezpieczny, maksymalnie zabezpieczony pod względem uszkodzeń. Ten proces musi być niezwykle zoptymalizowany, żeby ten koszt logistyki sztucznie nie pompował ceny nabycia dla klienta. To, co najważniejsze, jeśli chodzi o rynek złota, żeby sobie zapamiętać, to jest to rynek prawdziwie globalny. Nie ma zróżnicowania na klienta niemieckiego, na klienta polskiego. Wszyscy koniec końców kupują od tych samych producentów. Drugą ważną cechą tego rynku jest to, że każda wpłata klienta na zakup sztabki jest jednoznaczna z zakupem tego złota u producenta. To złoto dokładnie w tym samym momencie zostaje zamówione i proces produkcji niemalże startuje w tej samej chwili.